błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. On napełnił nas błogosławieństwem na wyżynach niebieskich Chrystusie. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. 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 W Nim bowiem wybrał nas na siebie, abyśmy byli święci nieskalani. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. 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 On swoją łaską szczodrze nas obdarzył w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. Błogosławiony niech będzie Bóg, Ojciec naszego Pana. Niech przystąpią mający przyjąć święcenia diakonatu. Alan Wąsowski z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Bradford, Wielka Brytania. Łukasz Kowalski z parafii pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Pabianicach. Adrian Piechol z parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Marzeninie. Bogdan Werecki z parafii pod wezwaniem świętego Józefa Robotnika w Konstantynowie Łódzkim. Krzysztof Pietrzak z parafii archikatedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Michał Staszewski z parafii pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Brzykowie. Mateusz Maciejewski z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Stanisław Czaja z parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny i świętego Stanisława Kostki w Grodzisku Strzyżowskim, diecezja rzeszowska.
Czcigodny Ojcze, Święta Matka Kościół prosi, abyś tych naszych braci wyświęcił na diakonów. Czy wiesz, że są tego godni? Po zbadaniu opinii wiernych i po zasięgnięciu rady osób odpowiedzialnych za ich przygotowanie, zaświadczam, że uznano ich za godnych święceń. Z pomocą Pana Boga i naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa wybieramy tych naszych braci do stanu diakonatu. Bogu niech będą dzięki. Drodzy synowie, zanim przystąpicie do święceń diakonatu, musicie wobec ludu wyrazić wolę przyjęcia tego posługiwania. Dlatego pytam każdego z was. Czy chcesz przez nałożenie moich rąk i dar Ducha Świętego zostać wyświęcony na służbę Kościołowi? Czy chcesz pełnić posługę diakona w duchu pokornej miłości, aby pomagać prezbiterom i przyczyniać się do rozwoju chrześcijańskiego ludu? Czy chcesz w myśl słów apostoła przechowywać tajemnice wiary w czystym sumieniu oraz tę wiarę głosić słowem i czynem zgodnie z Ewangelią i tradycją Kościoła? Czy na znak wewnętrznego oddania Chrystusowi Panu przyrzekasz zawsze zachowywać celibat ze względu na Królestwo Niebieskie, służąc Bogu i ludziom? Czy chcesz zachowywać i pogłębiać ducha modlitwy właściwego waszemu sposobowi życia i w tym duchu wiernie sprawować liturgię godzin w intencji Kościoła i całego świata? Czy chcesz nieustannie kształtować swoje postępowanie na wzór Chrystusa, którego ciało i krew będziesz brać w dłonie przy ołtarzu? Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona.
Czy mnie i moim następcom przyrzekasz cześć i posłuszeństwo? Przyrzekam. Niech Bóg, który rozpoczął w tobie dobre dzieło, sam go dokona. Błagajmy, najmilsi Boga Ojca Wszechmogącego, aby udzielił łaski swojego błogosławieństwa tym sługom, których wybrał do świętego stanu diakonatu. Święci aniołowie Boży, módlcie się za nami. Święty Janie Chrzcicielu, módlcie się za nami. Święty Józefie, módlcie się za nami. Święci Piotrze i Pawle, módlcie się za nami. Święty Andrzeju, módlcie się za nami. Święty Jakubie, módlcie się za nami. Święty Janie, módlcie się za nami. Święty Tomaszu, módlcie się za nami. Święty Filipie, módl się za nami. Święty Bartłomieju, módl się za nami. Święty Mateuszu, módl się za nami. Święty Szymonie, módl się za nami. Święty Tadeuszu, módl się za nami. Święty Macieju, módl się za nami. Święta Mario Magdaleno, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. Święty Ignacy Antiocheński, módl się za nami. Święty Wawrzyńcze, módl się za nami. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie, módl się za nami. Święty Kazimierzu, módl się za nami. Święte Perpetuo i Felicyto, módlcie się za nami. Święta Agnieszko, módl się za nami. Święty Grzegorzu, módl się za nami. Święty Augustynie, módl się za nami. Atanasy, módl się za nami. Święty Bazylii, módl się za nami. Święty Marcinie, módl się za nami. Święty Benedykcie, módl się za nami. Święci Franciszku i Dominiku, módl się za nami. Święty Franciszku Ksawery, módl się za nami. Święty Janie Mario Wianeju, módl się za nami. Święta Katarzyno Sieneńska, módl się za nami. Święta Tereso od Jezusa, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, módl się za nami. Święty Łukaszu, módl się za nami. Święty Adrianie, módl się za nami. Święty Krzysztofie, módl się za nami. Święta Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony Alanie, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam miłościw, wybaw nas, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw nas, Panie. Grzechu, wybaw nas, Panie. Od śmierci wiecznej,
zmartwychwstanie. Chyba w nas, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego. Chyba w nas, Panie. Prosimy Cię, my grzesznicy. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła Świętego i nim kierował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś zachował Ojca Świętego i całe duchowieństwo w prawdziwej pobożności. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił i uświęcił. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś tych wybranych pobłogosławił, uświęcił i konsekrował. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie wszystkim cierpiącym i strapionym. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas samych utwierdził i zachował w swojej świętej służbie. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, Jezu, Synu Boga żywego. Wysłuchaj nas, Panie. Chryste, usłysz nas. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Chryste, wysłuchaj nas. Panie Boże, wysłuchaj łaskawie nasze modlitwy. Niech Twoja pomoc towarzyszy sakramentalnej czynności, którą będziemy pełnić. Uświęć swoim błogosławieństwem tych, którym zamierzamy powierzyć pełnienie świętego posługiwania. Przez Chrystusa Pana naszego.
Bądź z nami, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, który rozdzielasz łaski, wyznaczasz stopnie i obowiązki. Ty pozostajesz, pozostając niezmienny, wszystko odnawiasz i całym stworzeniem kierujesz przez swoje słowo, moc i mądrość Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana. W swojej odwiecznej opatrzności wszystko przygotowujesz i zarządzasz we właściwym czasie. Ty sprawiasz, że ciało Chrystusa, czyli Twój Kościół, ubogacony rozmaitymi łaskami niebieskimi, mimo odrębności swoich członków, złączony przedziwną więzią przez Ducha Świętego, wzrasta i rozszerza się na coraz wspanialszą Twoją świątynię. Ty na początku wybrałeś synów Lewiego do pełnienia posługi w przybytku starego prawa, a dzisiaj ustanawiasz 3 stopnie Twoich sług i przez święte obrzędy ich powołujesz, aby oddawali cześć Twojemu imieniu. W zaraniu Kościoła apostołowie Twojego Syna za sprawą Ducha Świętego wybrali do codziennej pomocy 7 mężów cieszących się dobrą opinią, aby sami apostołowie mogli gorliwiej oddawać się modlitwie i głoszeniu Słowa Bożego. Tym wybranym mężom przez modlitwę i nałożenie rąk powierzyli usługiwanie ubogim. Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. Prosimy Cię, Panie, ześlij na nich Ducha Świętego, aby ich umocnił 7-rakim darem Twojej łaski do wiernego pełnienia dzieła posługi. Niech odznaczają się wszystkimi cnotami, miłością bez obłudy, troskliwością o chorych i biednych, powagą pełną pokory, czystością bez skazy i przestrzeganiem duchowej karności. Niech w ich obyczajach jaśnieje zachowywanie Twoich przykazań, aby czystość ich życia pociągała lud Boży do naśladowania. Niech świadectwo czystego sumienia pomaga im mocno i niezachwianie trwać w Chrystusie. Niech naśladując na ziemi Twojego Syna, który przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć, dostąpią królowania z Nim w niebie. On z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Oto mamy nowych 8 diakonów.
Nowo wyświęceni diakoni podchodzą do księdza arcybiskupa, aby otrzymać księgę Ewangelii jako znak udzielonej im władzy głoszenia Słowa Bożego. Ostatnim aktem święceń jest przekazanie przez księdza arcybiskupa znaku pokoju nowym dekonom. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczać. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczył. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczał. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytał. Nauczaj tego, w co uwierzysz. Pełnij to, czego będziesz nauczał. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczał. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać. Nauczaj tego, w co uwierzysz. I pełnij to, czego będziesz nauczał. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Przyjmij Ewangelię Chrystusową, której głosicielem się stałeś. Wierz w to, co będziesz czytać.
Nauczaj tego, w co uwierzysz. Pełnij to, czego będziesz nauczył. Pokój z Tobą. I z Duchem Twoim. Sure.